Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście wybiła 19.00, więc czas na kolejne otwieranie paczek. Trzymajcie kciuki, żeby udało się trafić następną kartę eventową. Ja trzymam kciuki za was również, więc lecimy z następnym materiałem i dajcie znać, jak wam się podobały dzisiejsze mecze i czy właśnie przygotowujecie się na oglądanie Brazylii. Moja ulubiona reprezentacja oczywiście poza Polską, bo zawsze to muszę powtarzać. Także trzymam kciuki, oby Brazylia wygrała Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, jak zagrają dziś. A teraz lecimy z odcinkiem i tak wam się pod spodem wyświetla. Pamiętajcie o kodzie Lachu na 11 Team Sports. Pod spodem link w opisie. Dobra, nowe karty już są. Bale, Van Dijk, Bruno Fernandes. Z tego co widzę, Icon Story i jest też FIFA World Cup Stories. Więc naprawdę kilku fajnych zawodników będzie można znów trafić. Ja w tym momencie postaram wam się wrzucić grafikę, tą którą ja widzę, czyli Van Dijk, Bale, Bruno Fernandes, Marco Asensio, Rashford, Sané, Cavani, Davis, Kier, Rabiot, Witzel oraz Meyer. Tak to wygląda. Kurczę, którego z nich wypakować? Byłoby naprawdę fajnie. Zobaczmy więc do sklepu. Ale najpierw, zanim przejdziemy do sklepu, to mamy jeszcze 6 player picków, które sobie przygotowałem, więc otwórzmy i może akurat tutaj uda się wydropić jakiegoś zawodnika. Zapomniałem totalnie o tym, mogłem sobie zrobić tego troszkę więcej. To zawsze jest jakaś większa szansa na odcinku. Varane. Czyżby to oznaczało, że reprezentacja Polski może mieć ciężko z Francją? Nie, no easy. 1-0, taktyczna jedna laga w przód, a potem się bronimy. Piqué 8-3, chyba tutaj nic ciekawego nie będzie, aczkolwiek wysyłaliście mi naprawdę mega fajne trafy. Swoją drogą Bellingham, gość jest kozak. Gość jest kozak na tych mistrzostwach. Dobra, wchodzimy sobie do sklepu. Zaraz zobaczymy na karty jeszcze poszczególnie, jak one wyglądają cenowo. A teraz mamy paczki limitowane. 1000 FIFA points, otwieramy, dobra. Czy uda się otworzyć 12? To się okaże. W pierwszej z nich nie ma chyba nic. Walkoutu nie ma, środkowobrońca z Manchesteru City. To jest Stones oczywiście. Aha, tu są jeszcze te piki. Teraz to będzie mi przedłużało wszystko. O rany. Tydzień nie będziemy otwierać. No dobra. Klasycznie oczywiście ja was proszę o zostawienie łapki w górę, o komentarz, tak wiecie, dla zasięgu po prostu. To zawsze bardzo pomaga, a nic nie kosztuje. Dobra, tych sobie dajemy tu. Tych mogę squicksellować. Come on, szybko. Szybko. 3000 paczek poszło przez moment, jak ja otwierałem jedną paczkę. To nieźle. Nie ma walkoutu, więc ja to szybko staram się skipnąć. Handanowicz jedynie był w duplikatach. O, jego sobie wezmę. To też staram się od razu. Pedri 85. Jeszcze Gaviego mi brakuje teraz. Dobra, ostatni zawodnik. Araujo. Ale Barceloną w ogóle posypało. Ty, o co chodzi? Szybko, 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 szybko. Szybko, bo nie ma czasu. 2000 teraz zeszło paczek. Walkout? Nie. Ani nawet zjecha 8-3 nie będzie. 8-4, bo nul tam był. Oyarzabal. Reprezentacja Hiszpanii w ogóle. Coś sporo. Sporo ich trafiam. Japonia. Dobra, tutaj to jest obojętne, bo akurat te duplikaty się nie przydadzą. Pickford. Git. Czyli jak na razie ile? 3 paczki i póki co nie było nic fajnego. Come on, no niech ten sklep troszkę szybciej działa. Trzeba otwierać, nie ma czasu. Nie. Nie, to już wiem, że nie będzie nikt dobry. Ciekawe jak drop w ogóle w dzisiejszych paczkach, czy bardzo skręcony, czy nie. Rodrigo 8-2. A propos Brazylii, czekajcie, zróbmy sobie tak, to będzie mi łatwiej to przesuwać. Hugo Lloris, niestety cię już mam. Richarlison. Póki co chyba najładniejsza bramka. No nie, no na pewno. Według mnie aktualnie najładniejsza bramka na mistrzostwach. Przepięknie. W ogóle ten zawodnik też z Meksyku, nie wiem jak on się nazywał, ale z rzutu wolnego co zapakował, to wow. Poszliśmy w drugą stronę, nie ma to Kane? O, oczywiście, Harry Kane. Bardzo często go trafiam w tym roku. Ale dobra, przydasz się. Okej. Tutaj w sumie też może wypaść coś fajnego. Jakiś taki czerwony Mbappe, tylko że on nie miał bez grania, no nie? Ale zawsze fajnie wygląda. No dobra, nawet jak to jest duplikat, muszę. To jest obowiązek obywatelski w tym momencie. No niestety muszę go też squicksellować, bo nie ma żadnego magazynu duplikatów. A żałuję, bo według mnie powinien być. Jesteśmy w połowie tego otwierania i to nie jest paczka eventowa, czy w sensie karta eventowa. Niemcy. Panie Ter Stegen, słuchaj. Jak tam reprezentacja Niemiec na
Podwójny walkout? Jak tam repka Niemiec na mundialu, co? Jak tam sąsiedzie? Co tam u was? Johnson. Dobra, dwie jeszcze. Staram się to tak szybko otwierać, żeby zdążyć. No nie wiem, jakby było na przykład 10 paczek na konto, to wtedy na luzie, ale nie wiem, czy teraz zdążę aż tyle otworzyć. No. Powinno się udać. Myślę, że się uda. Tylko żeby trafić jakąś kartę właśnie eventową, obojętnie jaką. Cristiano to nie jest... Ty, przez chwilę się miałem już kłócić, dlaczego Bruno Fernandes nie jest eventowy, a to jest Bernardo Silva. Bernardo Silva, Antony tam jeszcze był. Dobra, a tutaj znów musimy te duplikaty wszystkie przejrzeć. Armani. Bale. No Bale'a to bym wolał w innej wersji dzisiaj właśnie. Dobra, ja właśnie zaraz sobie jeszcze zobaczę, jak wyglądają cenowo te karty, czy mają jakiś upgrade gwiazdek sztuczek i tak dalej. 74 tysiące jeszcze paczek do końca na rynku, więc zdążymy. Pytanie, czy wypadnie nam karta z eventu, no to nie jest żadna karta fajna. Walkout to nie był. Dobra, Dominguez. Starsi widzowie pewnie pamiętają. Tadić 8-4. Co tu jeszcze w środku będzie ciekawego? Nic. O, i Malen. Pyk. Dajcie mi znać może, kto was bardzo pozytywnie zaskoczył w tym roku na mundialu, co? Bo jestem ciekaw waszych opinii. Same tu mamy jeszcze 3 paczki do końca. No come on! Nie Hiszpania, ale walkout. To De Gea będzie. Ta De Gea i Foden w środku. To nie są złe paczki ogólnie, tylko... No wiecie, mam taką małą tradycję, że zawsze chciałbym trafić zawodnika eventowego od razu w piątek. Bo to jednak jest spoko. Hakimi 8-4. I Wilson 7-9. Dobra, tego Wernera to już któryś raz trafiamy, ale no nie da się z tym nic zrobić. Może sobie zamieszajmy w ten sposób, żeby odświeżyć. Come on, to jest ta paczka. Ja czuję, że to jest ta paczka. To nie jest ta paczka. Ale może być znów Niemcy. CM, Cross? Nie. Gündogan to będzie 8-5. Tak, Gündogan. Tutaj tak naprawdę to już znów tylko wybory. Bardzo szybkie. Dwie paczki zostało do końca. Diaby. Muszę zobaczyć, ilu zawodników już mam trafionych, bo mi się wydaje, że powoli zbliżam się do końca tego challenge'u, jeśli chodzi o trafianie tych zawodników właśnie czerwonych. Dobra, dwie paczki do końca. Na rynku jeszcze jest chyba 60 tysięcy paczek, więc spoko. No tak średnio. Tadić chyba to jest. Czy nie Tadić nawet. Kostić, przepraszam. Może jak nie, to sobie kupię jakiegoś zawodnika. Szymański 7-8, o. Z tego eventu nowego. To są zawodnicy, którzy... Ten nowy event polega na tym, że mamy zawodników, którzy odegrali jakieś znaczące role w historii właśnie reprezentacji, które grają na Mistrzostwach Świata. Z tego, co ja dobrze zrozumiałem. Ostatnia paczka za 1000 FIFA points i w środku niestety nie zobaczymy tych pięknych pomarańczowych ekranów. Chyba że z innej paczki jeszcze, ale to się okaże za chwilę. Najpierw muszę to otworzyć i zobaczymy, jakie ciekawe paczki nam dodali. Na przykład w SBC to też będę mógł sobie zrobić od razu. João Felix, Busquets, mam go trochę w lepszej wersji. Chyba że przypaliłem, już nie pamiętam. Majecki, o proszę bardzo. Polaków nawet posypało dzisiaj. Dobra, to sobie quickselujemy. I teraz tak, dajcie mi chwilkę, ja sobie to sprawdzę od razu jeszcze tutaj. Pyk, 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 otwórz. No dobrze mówiłem, to są te karty właśnie, o których wam mówiłem przed chwilą. Tu jest 8-3 gwarancja. Ale teraz zobaczmy jeszcze, czy mamy coś ciekawego w Objective, bo oni mogli dodać jakąś fajną kartę. Weya na RM-ie. 4x3. Zwinny, szybki, 92 tempa. Oczywiście te karty się nie upgrade'ują, gdyby ktoś się pytał. Bo ostatnio to nawet ja też myślałem, że się upgrade'ują, a one się nie upgrade'owały. Czy tutaj coś mamy jeszcze? Jakiś asyst? To już widziałem, wszystkie swapy muszę porobić. Jestem tak do tyłu ze swapami, że po prostu masakra. O, a tutaj jeszcze jest potwierdzenie tego eventu. Bale, Fernandes, Van Dijk. No Van Dijk'a nie potrzebuję, ale... Zobaczmy jeszcze na SBC. Być może w SBC coś mamy. Bergwijn jest tutaj. Albo Aronson. A ten Bergwijn, pokaż mi go. 4x3. Balans 95. Szkoda, że nie 4x4, no nie?
Dobrze, jakby się zupgrade'ował, to może wtedy. I teraz tak, zobaczmy jeszcze live zakładkę. Czy te moje piki są? 75 plus World Cup Player Upgrade. Dwa razy mogę otworzyć. 80 plus mogę otworzyć dwa razy. Lewy Gakpo to już było. To też było. Chyba zbytnio za dużo nie dostaliśmy nowych rzeczy. Szkoda, że te piki właśnie poznikały, bo kurczę, fajnie by się je teraz otwierało. Co jest? Otworzyłem jeszcze jedną paczkę, bo stwierdziłem, ty, otworzę dla widza. Tego się nie spodziewałem. Co? Szewczenko 90 wjechał, tak o. Wymienna karta, ikony World Cup. Pierwsza taka, no nie trafiłem jeszcze nigdy. Co, on kosztuje 300k ten Szewczenko? O kurde, doładowałem sobie jeszcze 2000 FIFA points, myślę, dobra, otworzę jeszcze, zobaczymy. Szewczenko wypakowany. Wow. A tak sobie siedzę, właśnie patrzę. A tam mi Szewczenko wychodzi. Dobra widzowie, warto było, no warto było te 2000 więcej FIFA points wydać, a tu jeszcze jedna paczka mi została do otworzenia. Dobra, odcinek dzisiejszy uratowany, tego to się nie spodziewałem. No tego to się naprawdę nie spodziewałem, czyli ikonę trafiłem zwykłą, teraz trafiłem ikonę World Cup. Dwie ikony w jednej FIFA? Tego jeszcze chyba nie miałem, oprócz gwarantowanych paczek oczywiście, a teraz zobaczmy, no to ikona to nie jest. To jest Hiszpania i raczej nikt, kto by mi się jakoś turbo przydał albo spodobał. Dobra, ja otwieram sobie zielu, może być, otwieram sobie te piki szybko i przechodzimy jeszcze do jednej rzeczy, sobie coś sprawdzimy. Van Dijk'a w wersji World Cup Stories jeszcze nie ma na rynku. Zobaczmy, czy Bale w takiej właśnie wersji już jest. Około 400 tysięcy, 4x3, czyli nie ulepszyli mu tutaj gwiazdek słabszej nogi. Tak to wygląda, karta Bale'a. No pewnie spadnie już tak na... On już teraz chyba kosztuje 300 tysięcy około, zobaczymy jak będzie za chwilę. A ten Bruno Fernandes mnie ciekawi. Bruno Fernandes w wersji oczywiście World Cup. World Cup Stories. 700 tysięcy. Kurczę, gdyby nie defensywa. Czy on by był lepszy od Fede Valverde? Nie mam zielonego pojęcia. Można by się zastanowić nad nim. Kto jest jeszcze? Asensio na ST. Rashford. O, zobaczmy na Rashforda. Bo to może... Marcus Rashford to może być naprawdę spoko karta. Mi się na początku FIFA nim grało dobrze. Rashford. 1,5 miliona. Pozycje. LMST, LW. 5x4 oczywiście, czyli tak jak miał. Tak się prezentuje jego karta obecnie. 88 overall. Dajcie znać, czy wam się podoba, bo mi podoba się na pewno ten pan jeszcze. O. Davis. Alfonso Davis. Zobaczmy, co tutaj mamy. To jest pozycja LW. Ale czy on... On może grać na lewej obronie. Uuu, dobry. Aczkolwiek no lewa obrona u mnie jest zajęta, bo tam jest Hernandez, który naprawdę spisuje się super. Chyba oprócz niego to już tutaj nikt mnie tak nie interesuje. Ten Zane jest taki, o... Rabiot nawet wygląda spoko. No sami zobaczcie. Pokażę wam tego Rabiot i dajcie znać, co o nim sądzicie, bo... No, nie wygląda źle jego karta. Tylko czy za 300 tysięcy? W sumie wszystko ponad 80. Na SP? Nie wygląda źle. Lewonożny, nawet nie wiedziałem, że Rabiot jest lewonożny. No, ja myślę, drodzy państwo, że dzisiaj na live, jak będziemy o 22 zaczynać streama i będę grał Food Champions, to fajnie by było tego Szewczenko sobie nawet w jednym meczu przetestować, zanim go sprzedam, no nie? Bo on nie wygląda źle, do tego patrząc, że ma 4x4, ciekawe jak się będzie nim grało. Wykończenie ma bardzo fajne, 92-91. Potężnie wygląda. Zagramy. Na pewno nim zagramy. No to są ostatnio moje 3 trafy, jeśli chodzi o ikony. Oczywiście te dwie z paczki gwarantowanej. Szuker trafiony z normalnej paczki i Szewczenko tym razem zaskoczył z paczki normalnej. I na koniec tego odcinka pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą miałem sprawdzić przedtem. Ilu mamy? 734 zawodników trafiłem, a potrzebuje 750, więc myślę, że nawet jak dobrze pójdzie, to może już dzisiaj to skończymy. W każdym razie, dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek, zapraszam na stream i pamiętajcie, jutro
Godzina 12. Kanał główny. 50. specjalny odcinek z serii Test na piłkarza. Naprawdę będzie się działo, więc ustawcie przypomnienie 12:00 sobota. Widzimy się, a teraz trzymajcie się, na razie i piona.